Paweł, w ostatnim tygodniu kilka dni spędziłeś na zgrupowaniu reprezentacji Polski. No i mimo, że wiele w meczu eliminacyjnym z Gruzją nie zagrałeś, powinieneś być zadowolony. Tak jest, zgadza się. Zapałem się do 18, pojechał nas z 24, więc 6 wypadło i dostałem swój debiut, można powiedzieć, z tego się bardzo cieszę. Debiut w drużynie, zaznaczmy to, chłopaków starszych od ciebie, więc tym bardziej powinieneś być z siebie dumny. Tak, zgadza się. Najstarszy to właśnie był rocznik 96, więc 2 lata ode mnie koledzy starsi, więc na pewno nowe doświadczenie. Wejście do zespołu bez problemów? Nie, bo byli też koledzy jeszcze młodsi ode mnie, więc myślę, że wszystko przebiegło ok. Trener Michniewicz też wypowiadał się. Jeśli już wypowiadał się, to miał o tobie dobre zdanie, także tylko cieszyć się z tego, że grasz u niego w reprezentacji, no i miejmy nadzieję, będziesz potwierdzał formę także na boiskach pierwszej ligi. Tak jest, zgadza się. Rozmawiałem właśnie z trenerem Michniewiczem i powiedział, że jest ze mnie zadowolony z tego zgrupowania i teraz powiedział, że moja praca w klubie, żeby nie schodził z tego pułapu dobrej gry i dawał siebie wszystko. Właśnie twój pułap dobrej gry, pokazałeś go w meczu w Tychach. Gol i asysta, no liczymy, że z Górnikiem Łęczna to powtórzysz. No też na to liczę i zrobię wszystko, żebyśmy wygrali ten mecz i zagrali dobre spotkania.